Siemaneczko, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym materiale z FIFA 19 na moim kanale. Dziś zagramy sobie pierwszy drafcik i mam nadzieję, że będzie to jakiś udany drafcik i uda nam się coś ciekawego za ten drafcik w paczkach trafić. Mamy akurat 16 tysięcy monet, więc zostanie nam tylko 1000 końców na to, aby zakupić kogoś ciekawego do składu, ale miejmy nadzieję, że za draft dostaniemy właśnie jakiś ciekawy zestawik i uda nam się coś ciekawego trafić. No to ja już nie przedłużam i lećmy z tym oto draftem. No to jej pierwszy drafcik i poproszę tutaj jakąś dobrą formację, jakieś dobre ustawienie 4-3. No to pięknie, pięknie tutaj zaczęliśmy, 3-4-3 płasko, a spróbujemy, zagramy 3-4-3 płasko, co ma być, to będzie, no i zobaczmy, bo jest tutaj Gareth Bale, 88, więc wybierzamy tutaj Walijczyka, 88 overall. No to mamy tutaj kapitana Garetha Bale'a, to jedziemy teraz na napastnika. No i może tutaj jakiś Karim Benzema albo Cristiano. Co to są za karty? Gomis. Weźmiemy, nikt mi tu nie pasuje, więc Kruse 82 overall i lewe skrzydło. No i tutaj może Neymar. No i jest Neymar, no i dziękuję bardzo, dziękuję, dobranoc. Neymarito, 92 overall, ok, o to chodziło. Teraz LP, tu też są dobre karty, tylko teraz kogo tutaj wybrać? Marek Reus, Ivan Perisic, w sumie to nikt mi tutaj nie pasuje, więc może wybierzemy sobie, a weźmiemy tego Marco Royce'a, co ma być, to będzie. Tutaj środkowy pomocnik, jest Bastian, jest Saul, więc mogłem w sumie wybrać Koke i był perfect link, ale mamy 85 overall, nieźle. No i zobaczmy, może tutaj jakiś Luka Modric, Daniel Vaz albo Milinkovic-Savic, a weźmiemy overallem, polecimy Milinkovic-Savic 85, Milinkovic-Savic i Portugalczyk z Genuja. Tu mamy Laporte, no i tu pięknie, przepysznie, Rafael Varane 86. No i to już się jakoś układa w całość. Zobaczmy, kolejny środkowy obrońca i tu może Sergio Ramos? Nie, ale jest John Stones. No i to już jest jeszcze lepiej. Bo tu byśmy zrobili coś takiego. I plus jeden do zgrania. I plus 83 i 58 zgrania. Może zrobimy draft 185. Zobaczmy. Zomer. A weźmiemy Fabiańskiego. Co? No i czego chcieć więcej? Łukasz Fabiański. Zomer 85 i 59. A tutaj Fabiański 85 i 65. Więc Polaka rodaka Łukasza Fabiańskiego. I tutaj by się przydał na przykład. Mogliśmy to w sumie inaczej rozegrać, ale jest jeszcze przed nami kilka kart do wyboru, więc może coś ciekawego się trafi, tak jak tutaj się trafia Jan Oblak, 90 overall, okej, nie jest źle. Teraz polecimy tutaj na sam koniec i tu może będzie Arek Milik, Caligiuri albo Perotti. A wybierzemy Polaka rodaka, bo nikt tam tutaj nie pasuje, więc Arkadiuszo i plus 7 do zgarania. Czego chcieć więcej? Kruse tutaj za Fabiana. I 86 ocena i zgranie 69. No to lecimy.
No i zobaczmy tutaj, bo może tu jest Lucas, jest Nzonzi, jest Jaguaspas. No i w sumie to możemy tego Jaguaspasa wziąć. W sumie tak, 85. Ocena 86 i zgranie 70. 30 punktów zgrania nam brakuje. Idzie to zrobić, idzie to zrobić. Zwłaszcza, że tutaj trafiamy Godina. No nie, trafiamy Godina, ale jest Jordi Alba. Okej, 87. Zobaczmy na razie tak. Na razie tak, okej. Niech będzie 86 i 67 zgrania. Zostało nam 8 kart do końca. To lecimy teraz tutaj. No i tu może Leroy Sané. Okej. Okej. I to jest szczerze mówiąc bardzo, bardzo dobre. Chyba, że nie, Sané. Taki draft luźny. Leroy Sané. Okej, dobra. Marco Reus 86. I tutaj za Fabiana. 86 i 72 zgrania. Zobaczmy teraz. Po kolei lecimy. Axel Witsel de Four. Nie pasuje. Napastnika nie ma. Ale w sumie jest Deulofeu. A jakby to był Deulofeu? Nie, dobra. Nie ma co szaleć. De Rossi. De Rossi. No i trzy karty do... Okej. To ja tu sobie ułożę składzik i widzimy się za chwilę już z gotowym składem. I tak ostatecznie przedstawia się ten składzik. No nie ma tego napastnika. Tutaj brakuje tego napastnika i mogłoby być coś właśnie lepiej. Na przykład taki Rodrigo Moreno jakby już był. To już by było ciekawie. Tutaj zrąbałem troszkę z tym, bo jakby był Koke, to mogłoby się inaczej potoczyć. A tak mamy 85 ocenę i zgranie 84, więc nie jest źle, ale mogło być lepiej. Więc wybierzmy sobie jeszcze menadżera. I widzimy się zaraz w meczu. Jest menadżer z La Ligi Santander, więc podnosi nam o 3 punkty zgrania, więc wybieramy Sergio Gonzaleza. I zobaczmy jeszcze podsumowanie tego draftu. Najlepsi zawodnicy Neymar, Saul i Oblak. Zgranie 87, ocena 85 i ostatecznie wyszedł draft 172. No to lecimy z pierwszym meczem w drafcie z FIFA 19 i zobaczmy, kogo ma nasz tutaj przeciwnik, bo jest Polak, rodak Robert Lewandowski, jest również James Rodriguez, jest Kingsley Coman, no całkiem przyzwoity składzik, Thibaut Courtois, Samuel Umtiti, więc zapowiada się naprawdę na ciekawe spotkanie, no i ciężko będzie w sumie prawdopodobnie wygrać ten meczyk. Skład lepszy od mojego, ale to nic nie szkodzi i my się nie poddajemy i walczymy o to, żeby jak najdalej zajść w tym oto drafcie. Zobaczmy, bo tu już przeciwnik, pierwsza akcja i o matko bosko, co tu się stanęło? Jeśli takie wylewy będą, no to ja dziękuję bardzo. Dobrze, łapie piłkę Jan Oblak, no i wybicie na Garetha Bale'a i zobaczmy, bo szybkość Walijczyka może być lepsza, ależ... Przejął piłkę, zagranie tutaj Jordi Alba, czy to będzie? Aj, Thibaut Courtois. No i teraz Milinkovic, Savic, Siergiej, pokaż co potrafisz, Siergiej, aj. No tam chyba ręka była, panie sędzio, no takie coś, no, takie ewidentne ręki, no to powinni gwizdać, no ale gościu się położy, ręka zagrywa i no i co? I zobaczmy, bo może nie, ale Virgil van Dijk wybija piłkę. Hirving, proszę, Hirving Lozano. Zagranie do Jamesa, James. Jeszcze tutaj James, ależ kapitalnie po raz kolejny Jan Oblak.
Ale co ten James tam nam pokazywał? Zobaczmy, bo kolejna akcja tym razem. Neymar, zagranie do Marco Reusa. Royce i Marco Reus, pierwsza bramka. Mamy pierwszego gola w drafcie w FIFA 19, którego zdobywcą jest Marco Reus. Po świetnej akcji Bale'a i Neymara, kapitanem strzałem Marco Reus zdobywa swojego gola. Saul, zagranie do Garetha Bale'a, ale przedał się tutaj Walijczyk. Minął rywala, zagrał do Saula, no i to on musiał to wykończyć. Jakby tego nie wykończył, piłka gdzieś w trybuny poleciała, no to gościu jest do zmiany. No ale Saul, 85 overall, nie bierze się z niczego, no i mamy 0-2. Może jeszcze coś strzelimy przed końcem spotkania. Neymar z Saulem klepią. Znów zagranie do Bale'a. Ten Bale to jest niedościgniony. Minął rywala Bale. Saul, ależ zamieszanie. Neymar! No i mamy 0-3. Troszkę tam zamieszania pod polem karnym Thibaut Courtois. Ale mamy w końcu trzecią bramkę. No i Bale. Może jeszcze jedną. Na 4-0, Neymar, minął jednego, minął drugiego, Neymar, ależ to obronił Belg, ależ to mogła być kapitalna bramka. 2 minuty do końca meczu, jeszcze Lozano, no i co to jest za bramka, w ogóle pyknął się, ciekawe czy on tak w ogóle mierzył tą, że chce tak strzelić. No to czas na drugą rundę draftu i zobaczmy, kogo ma nasz tutaj przeciwnik, bo jest Eden Hazard. Jest Romelu Lukaku, jest Christian Eriksen, jest Raheem Sterling, Luka Modric, Rafael Varane. Ciekawy, ciekawy skład naprawdę. Ale nie ma co się przejmować, lecimy z tym meczem. Bale do Aspasa i już to mogło być kapitalne otwarcie tego meczu. Ale tym razem to nie była bramka, ale odpowiedź przeciwnika, no i Hazard. Było blisko, Neymar, zagranie do Aspasa, no i mamy pierwszego gola w tym spotkaniu. Jago Aspas po świetnej asyście Neymara zdobywa pierwszego gola w tym meczu. Milinkovic-Savic, Siergiej, zagranie do Aspasa, Aspas do Sané, Leroy, musisz, no i wykończył na 2-0, bramka do szatni. Leroy Sané, no i mamy, pocieszmy się razem z nimi tą strzeloną bramką. Christian Eriksen dośrodkowanie, nie, no żenuła, no Hazard z główkę z Bale'em wygrywa. Bale, dośrodkowanie tu, pewnie, a jednak jest gol. Myślałem, że nic z tego nie będzie, a tu proszę, Siergiej Milinkovic-Savic. Kapitalnie przyłożył głowę, no i mamy 3-1. O to chodziło. Dobre dośrodkowanie, ależ powiem szczerze, że myślałem, że nic z tego nie będzie. Jeszcze jeden rzut rożny. No i tym razem Neymar. Bale, słupek, jeszcze jest. Kto to był? Aj, to jest Saul. I mamy 4-1. Saul Niguez. No i czyżby był pierwszy rage quit w tym drafcie? Czy przeciwnik wyjdzie z meczu? Na to się zapowiada, zobaczmy. 4-1 i utracono połączenie z przeciwnikiem. Dziękujemy bardzo. No i mamy awans do trzeciej rundy draftu z formacją z 3 obrońcami. Szczerze powiem, nie spodziewałem się tego, że tak dobrze nam będzie szło. Okej, no to lecimy z trzecim przeciwnikiem i zobaczmy, kogo on tutaj ma, bo jest Kun Aguero, jest Paulo Dybala, no taki składzik powiedziałbym, myślę, że gorszy od mojego, chociaż ten Eriksen, Aguero czy Dybala robią różnicę, ale my mamy przecież Neymara, mamy Garetha Bale'a i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo teraz pierwsza akcja, Bale, minął rywali, Bale i pierwsza akcja i od razu gol. Czy ja coś mówiłem, że gościu ma lepszych zawodników? No nie, no my mamy Garetha Bale'a i Neymara, no i już wychodzimy na prowadzenie w 7 minucie. Jan Oblak,
Czy to, oj, dobre wybicie, tak jak w FIFA 18, tylko to Marc-André ter Stegen podawał takie piłki. Neymar, zagranie do Aspasa i tu już jest 2-0, 34 minuta meczu. No, czy to się potoczy tak, że gościu wyjdzie z meczu, jeszcze jedna bramka i to może właśnie tak się stać. Dobra akcja, Oblak, kapitalne wybicie. Znów piłkę łapie Jan Oblak i czy to powtórzy? Czy powtórzy jeszcze raz dobre wybicie? No dojdzie do tego, za spokojnie Aspas, zagranie do Neymara. Neymar mija rywali. Neymar uderzenie i jest 0-3. No i dobrze, dobrze o to właśnie chodziło. I czyżby był rage quit drugi w tym drafcie? Zobaczmy. Przeciwnik. Czy nie podoła swoim oczekiwaniom i zobaczmy, bo wszystko na to się zanosi, że będzie. Jest, jest i on. Pojawił się Rage Quit. No i mamy finał draftu. Kto by się tego spodziewał, że z formacją, z trzema obrońcami uda nam się dojść do finału draftu. Pięknie, pięknie. No ten Jan Oblak na bramce też robi swoje. 3-0 wygrana i widzimy się za chwilę w finale draftu. No i zobaczmy, kto czeka na nas w finale draftu, bo czeka na nas Ivan Rakitic i Cristiano Ronaldo na bramce, David De Gea. No tak patrzeć po całości składu, to przeciwnik nie ma jakiegoś lepszego składu, ale jest Cristiano Ronaldo i on pewnie zrobi właśnie tą różnicę. Pierwsza akcja już od razu w meczu. Bale. Bale, czy to się zakończy bramką? No niestety nie, ale jeszcze jest Neymar, no ale David De Gea. Aspas. Jordi Alba, Jordi Alba kręci tutaj przeciwnikami. Milinkovic, Savic, Saul i mamy 1-0. Jest 1-0, no i jesteśmy bliżej wygrania tego draftu. Zdobujemy tutaj jeszcze przeciwnika. Ej, no to jest faul, no panowie sędziowie, no to jest faul, no. No i przecież nie, tam faulu nie było, no bo po co? Po co? Przecież to Cristiano Ronaldo ślizg zrobił, no to nie można było faulu odgwizdać, no. Jakim cudem by to mógł być faul? Eden Hazard. Hazard? Nie. No i co to są? Atakujesz cały czas. Cyk, strzelasz, David De Gea wszystko broni. Tutaj Eden Hazard. No i mamy 1-2. Marek Reus. Marco Reus, zagranie do Neymara. Neymar. Neymar minął rywala, zagranie do Reusa. Reus, no i jest, jest wyrównanie. Mamy jeszcze 20 minut, żeby coś w tym meczu już zmienić i wygrać pierwszy draft w FIFA 19. Cristiano. Cristiano, minął rywali, Cristiano, Cristiano, zagranie, to już przecież to było wiadomo. Ronaldo do Neymara, no i cyk, przecież jak oni w ogóle już sił nie mają, minął ich jak pachołki. Biegają, nie wiadomo co się dzieje, zobacz, tu cyk, jeden, ten go dogonić nie może, idź pan Neymar. No i ciężko już będzie to w sumie zremisować, ale nie poddajemy się. Bale, no ale... No podanie, no dokładnie, nie wiem, stanęli od tej strzelonej bramki na remis, no i co to jest, od strzelonej bramki na remis, to nie wiem, co by się właśnie wydarzyło. Jeszcze Varan, nie, weźcie mi to, zabierzcie, bo na serio, takie coś, gratulacje, 2-4, no przegrywamy ten draft, myślałem, że coś w karnych uda się jeszcze powalczyć, no ale niestety nie udało się, no i... Zobaczmy, co jej nam podaruje za 3 wygrane mecze. Jest to duża złota paczka premium i złota paczka zawodników premium, a więc nie jest to jakiś zły zestaw. Paczka z zawodnikami i paczka za 15 tysięcy końców i miejmy nadzieję, że uda nam się coś w tych paczkach właśnie ciekawego trafić. No to lecimy tutaj z tymi paczuszkami. Mamy jedną dodatkową paczkę, paczkę za logowanie się w web appie. Jest to złota paczka nagrody. 4 karty, 4 złote, w tym jeden zawodnik. Nie jest żaden rzadki zawodnik, więc ciężko kogoś dobrego tutaj będzie trafić. A ma za draft mamy, tak jak już wcześniej mówiłem, złota paczka zawodników premium i duża złota paczka premium. No i zobaczymy, kogo
uda nam się tutaj ciekawego trafić. Miejmy nadzieję, że będzie to jakaś dobra karta, a na samym początku lecimy sobie tutaj z złotą paczką nagrody. No i zobaczmy, nic konkretnego tutaj ciekawego nie liczę, ale może jakieś kontrakty. Zobaczmy na tego zawodnika, jest to Under z Romy, 77 overall, więc szału nie ma, ale kolejny zawodnik przyda się do jakiegoś SBC, to mi niepotrzebne. Estadio La Rosaleda, coś mi to mówi, kogoś to jest stadion, ale nie przypomnę sobie kogo. Może wy wiecie kogo właśnie to jest stadion, Estadio La Rosaleda, to piszcie w komentarzach. No i zobaczymy, czy posiadacie jakąś dobrą piłkarską wiedzę, a my wysyłamy sobie to do klubu Under, a to quickselujemy. Aj pokazuj, bo nie wiadomo co się tam wyśle na tą szybką sprzedaż. No to lecimy. I tu już paczki za drafting, no to lecimy. Duża złota paczka premium, no i EA, coś dobrego ja tutaj chcę. Jakiś Pierre Emerick Aubameyang, zobaczmy. Bez ekranów, ale to jest lewy pomocnik, Everton Bernard, 80 overall, 90 tempa, ale fizyczność, no to tu kiepska, 45 fizyczność, ale dobra karta w sumie, nie jest zła, 80 overall na początek FIFA, jak znalazł do tego Dijani, Ndiaye, Orban. Orbanowi też karta spadła, ok, wysyłamy to do klubu, kontrakty, jakaś kondycja, dwie kondycje, o to chodzi, tą w sumie wyślemy na listę transferową, łapanie to zostawimy, Villa Park to Aston Villa, to mi niepotrzebne, ok, to wysyłamy do klubu, to quickselu. Jemy. No i została nam złota paczka zawodników premium. 12 kart, 12 złotych, w tym 3 rzadkie. No i tutaj liczę na coś dobrego. Nie wiem, czy to właśnie w FIFA 18 w takiej paczce nie trafiłem na samym początku. Pierre Emerika Aubameyanga trafiłem w złotej paczce. W złotej paczce za przegrany draft, ale to właśnie nie wiem. Paul Pogba chyba. Zresztą coś w takiej paczce właśnie wypadło, tylko nie pamiętam już co, więc miejmy nadzieję, że tutaj też coś dobrego wypadnie, no to lecimy. EA, postarajcie się, ja na was tutaj liczę. No i zobaczmy, EA. Są ekrany, pierwsze ekrany i to będzie Henrich Mkhitaryan, 84 overall, to nie jest walkout, ale mamy pierwsze ekrany. I od razu Henrich Mkhitaryan, 84 overall, a więc jest dobrze, zobaczymy, ciekawy, może on będzie coś warty, ale mamy, o to chodziło. Arsenal się zgadza, ale jakby to był Gabończyk, Pierre-Emerick Aubameyang, to byłoby jeszcze lepiej, ale jest. Henrich Mkhitaryan, 84 overall, pierwsze ekrany, no i zobaczmy kto oprócz niego, bo może będzie na przykład Anthony Martial. Nie, jest Jordan Henderson, no i jest w sumie spoko, Andre Silva, Kostić, no ciekawe, Zob Gazeal, Kamara, zobaczmy w sumie, porównaj cenę, no szanujemy, 16 tysięcy, Henrich Mkhitaryan. No to ja dziękuję bardzo. Jej, postaraliście się tutaj. A zobaczmy ten Jordan Henderson. Też źle on jest. No 2000 też nie jest źle, ale wyślemy na razie wszystko do klubu. No i mam nadzieję, że ten filmik z draftu wam się podobał. Choć draftu nie udało się wygrać, ale trafiliśmy tutaj kapitalną kartę na sam początek FIFA. Henricha Mkhitaryana, 84 overall. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba i zostawicie pod nim jak największą ilość łapek w górę. Oczywiście jak ktoś jest nowy na moim kanale i jeszcze go nie subskrybuje, może to zrobić takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Pochwalcie się również w komentarzach, co wam udało się trafić na sam początek FIFA 18.
co w drafcie na przykład trafiliście za wygrany lub przegrany draft. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.